Szanowni Państwo, przypadło mi dzisiaj przeprowadzenie krótkiego wprowadzenia, mam nadzieję, że intrygującego, interesującego w zakresie budowania zintegrowanego podejścia, które jest swoistym gwarantem sukcesu i skutecznego pozyskiwania finansowania w nowej perspektywie. Znamy, proszę Państwa, projekt, program Rozwój Lokalny, który jest właśnie takim realnym, prawdziwym przykładem dziejącej się właśnie takiej transformacji w kontekście zintegrowanego podejścia. W tej chwili 54 miasta walczą bardzo ciekawie, bardzo interesujący sposób o to, żeby pokazać, że można w sposób taki trochę unikalny, ale interdyscyplinarny podchodzić do rozwoju, kształtowania konkurencyjności i oferty miast. Wyzwania. Ryszard Globalny wspomniał krótko o Zielonym Ładzie, który nazywany również jest jako Green Deal. Patrząc z perspektywy Green Deal, możemy wyróżnić takie elementy jak bioróżnorodność, energia, energetyka, odnawialne źródła energii, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, wiele jeszcze innych aspektów. Te wszystkie wyzwania dotyczą tej perspektywy nazywanej Green Deal, Zielony Ład i niewątpliwie programowanie portfela projektu, przedsięwzięć, inwestycji powinno być mocno skierowane na te elementy środowiskowe. Jeśli mówimy o zintegrowanym podejściu, to powinniśmy myśleć tutaj o budowaniu całościowego systemu. Nie da się tworzyć zintegrowanego podejścia bez tworzenia systemu, bez zbudowania w tym systemie relacji. To są niezbędne elementy do tego, aby kształtować odpowiednią strategię zarządzania, spójny rozwój miasta, trwałość rozwiązań, trwałość zarządzania, konkurencyjność miasta, efektywność finansową, czy takie elementy jak odporność miasta na zjawiska klimatyczne, czy też wszechpanujące obecnie COVID. To są elementy, które w systemie powinny być ujęte po to, żeby budować odpowiednią odporność miasta. Tu taki przykład wykresu firmy McKinsey z marca z tego roku, jednej z najsilniejszych gospodarek świata, pokazująca, że właściwie aktualna sytuacja gospodarek, w tym na przykład gospodarki amerykańskiej, w scenariuszach rozwojowych, one już są nieaktualne, ale należy przyjąć, że scenariusz A1, który jest właściwie scenariuszem, który niestety się sprawdził, pokazuje, jak bardzo ujemny efekt rozwoju gospodarki i produkt krajowy brutto mamy w tej chwili na głębokim minusie, nie tylko jako Stany Zjednoczone, ale cały świat, Europa, w tym również nasz kraj, Polska. Te wyzwania i to zjawisko, które pokazało potrzeby budowania zintegrowanego podejścia, ale też kształtowania odpowiedniej odporności miast na zjawiska ekonomiczne, środowiskowe, klimatyczne, a tutaj w tym momencie również w połączeniu ze zdrowiem, będą kształtowały i powinny kształtować taką strategię. Mówiąc o zintegrowanym podejściu, myślimy o całym systemie, ekosystemie połączenia środowiska, miasta, praw, regulacji, interesariuszy. Interesariusze to użytkownicy, biznes, turyści, przyjezdni, urzędnicy, zwykli mieszkańcy, zwykli przejezdni, którzy zatrzymują się po to, żeby rozpocząć życie i rozpocząć funkcjonowanie w naszym mieście. Te elementy są ważną układanką całego obrazu. Brakuje tutaj jeszcze jednego elementu, horyzontu czasowego. Kształtując perspektywę zintegrowanego podejścia, powinniśmy ująć zarówno krótką, średnią, jak i długoterminową perspektywę. Co więcej, te wszystkie elementy w nowej perspektywie unijnej, czy też perspektywie Green Deal, Zielonego Ładu, będą miały miejsce i o tym powiem za chwileczkę. Tu proszę Państwa przykład benchmarkingu, takiego modelu pomierzenia miasta, zmierzenia efektywności funkcjonowania zintegrowanego rozwoju. Niebieskie słupki określają takie typowe miasto, które realizuje projekty w typowy sposób, dotychczasowy, natomiast pomarańczowe pokazują jakby miasto, które funkcjonuje w systemie zintegrowanego podejścia, gdzie generowane są wartości i te korzyści, o których mówiłem przed chwileczką, wzmacniając rozwiązania międzykontekstowe i jak pokazuje ten wykres, umożliwiając
znacznie mocniejszy, bardziej spójny rozwój i bardziej silniejszą jednostkę, jeśli chodzi o stawianie czoła wyzwaniom. To jest jeszcze taki element, który można wykorzystać do kształtowania ewentualnej polityki rozwoju i mierzenia postępów w najbliższej perspektywie, czy to 10, 20, czy 30 lat. Każdemu miastu zachęcam do tego, żeby skorzystało z takiej wizji budowy własnego systemu benchmarkingu i mierzenia różnych kontekstów względem siebie, jak i też w danym kontekście. Perspektywa 21-27. Warto o niej wspomnieć, abyśmy też zbudowali sobie perspektywę, jakie to ma powiązanie z planami rozwojowymi, czy też planami, które się pojawią w Zielonym Ładzie. Cel polityki, tych celów jest 5. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, kwestie środowiskowe, bezemisyjności, czy też kwestie zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju dla wszystkich typów terytoriów, zarówno małych, średnich, jak i dużych miast, regionów i subregionów. Gdzie jesteśmy zatem i dokąd zmierzamy? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Tak jak sygnalizowałem parę minut temu, perspektywa roku 2030, 2040, 2050 to są te wyzwania, które nas czekają zarówno w perspektywie unijnej, jak i również w perspektywie Zielonego Ładu. Należy traktować, że rok 2050 to jest meta, do której biegniemy i powinniśmy osiągnąć. Takie są ambitne cele, zamierzenia i założenia Komisji Europejskiej, aby uzyskać określone rozwiązanie i kształtowanie polityk, które wyposażą nas jako miasta w takie właśnie modele, mechanizmy, które spowodują, że nasze wyniki będą opisywane tymi pomarańczowymi słupkami, a niekoniecznie tymi niebieskimi. Zielony Ład generalnie ma określoną strukturę, zawiera dwie jakby główne kolumny, sprawiedliwą transformację i finansowanie tejże transformacji, ponieważ perspektywa, tak jak wspomniałem, jest to blisko 30-letnia, licząc od tego roku. Kiedy spojrzymy na tematykę Zielonego Ładu, związaną z transformacją o zrównoważonej przyszłości, mamy tutaj dwa główne obszary: klimat, transformację energetyczną, ale wokół tych dwóch osi aspekty społeczne. Kiedy tworząc system, zbudujemy system w oparciu o elementy związane z energią, dekarbonizacją, transformacją energetyczną, aspektami dotyczącymi transformacji w zakresie klimatu, adaptacji do zmian klimatu, wtedy możemy zacząć zastanawiać się, jak konstruować portfel wyzwań i projektów, patrząc na wyzwania Zielonego Ładu, które są komunikowane i kierunkowane obszarowo. I dlatego, tak jak mówił Ryszard Gobelny czy pan dyrektor Porawski, konstruowanie tutaj systemu zintegrowanego jest niezmiernie ważne po to, żeby umieć się wpisać właściwie optymalnie w Zielony Ład i programy, które będą przez ten projekt, program całościowy właściwie wywoływane. Wyzwania. Mamy, cóż, spełnić w Zielonym Ładzie taki wskaźnik, to nie jest być może zbyt niski wskaźnik, natomiast jest to dosyć ambitny wskaźnik, mówiący o tym, że do 2030 powinniśmy osiągnąć redukcję emisji w miastach o 50-55%. Wiadomość jest i znana, i trochę nieznana, natomiast jest tutaj ważny element. Szanowni Państwo, mówiąc o redukcji emisji, dotykamy całych miast, czyli nie tylko budynków należących do jednostki samorządu terytorialnego, ale również do wszystkich budynków znajdujących się na jego terenie. Ten element, który powinniśmy zrealizować do roku 2030, jest elementem wpisującym się w neutralność klimatyczną, która w roku 2050 powinna być osiągnięta przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Ostatni element, szybkie zrezygnowanie z węgla i rozwój OZE. To jest również ważny element polskiej energetyki i całego planu polityki energetyki polskiej do roku 2040. Ten ostatni punkt jest również dosyć ważny. Wygląda może niewinnie, ale on definiuje również, proszę Państwa, następującą rzecz. Zintegrowane podejście versus Green Deal. Pozyskiwanie funduszy nie będzie mocno wspierane, jeśli
dane miasto, dany region czy nawet państwo nie będzie stosowało podejścia zintegrowanego. Green Deal to niejako wymusza, perspektywa unijna 21-27 również to trochę wymusza, więc aby znaleźć się umiejętnie, optymalnie w całym strumieniu pozyskiwania finansowania, warto myśleć o takim zintegrowanym, całościowym podejściu. Cele, wyzwania. Perspektywa 2030, 2040, 2050. Ja pozwoliłem sobie tutaj wypisać dosłownie kilka ważnych, moim zdaniem, haseł, które w kontekście rozwoju społecznego, budowy kapitału społecznego, tworzenia tej przewagi jakości życia dla mieszkańców, dobrostanu, zarówno tego zdrowotnego, finansowego, związanego z ich tożsamością, z jakością, które oferują funkcje miasta, powinny być mocno wiązane w całej tej perspektywie, czyli już planując dzisiaj, rok 2030, 2040, powinniśmy widzieć na horyzoncie projekty, które powinny zakończyć się w roku 2050. Tutaj przykład tematyki projektu Zielony Ład. Ja może nie będę tego czytał, ale wymienię chociażby jedno. Przywracanie biologicznej różnorodności i usług ekosystemowych. Wiemy, że w wielu, wielu kontekstach troszeczkę zaniedbaliśmy. Moi koledzy następnie będą omawiali kilka przykładów, gdzie właśnie miasta od kilku lat realizują podejście systemowe, zintegrowane po to, żeby przywrócić na przykład różnorodność biologiczną, czy przywrócić takie usługi ekosystemowe funkcjonowania miasta, które budują zupełnie inne podejście do rozwoju tego miasta. A więc startujemy, szanowni państwo, startujemy już od dzisiaj, właściwie można powiedzieć od wczoraj. Tak metafizycznie kończąc moją prezentację, chciałbym zapytać siebie, ale też sugeruję, abyśmy wszyscy sami w siebie w kuluarach zapytali, czy i jak bardzo jesteśmy gotowi do tego, żeby wyruszyć tą drogę, 30-letnią drogę. Bardzo dziękuję za uwagę, oddaję głos Ryszardowi i moim kolegom.